Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was, moi drodzy, w kolejnej recenzji, chyba jednej z ostatnich recenzji okrętu premium. I tym razem zajmiemy się okrętem D7, będę go nazywał siódemka, po prostu siódemka. Wiem, że to jest tier 8, ale będę go nazywał siódemka, bo nie chcę tutaj krzywić nazwy okrętu, bo to jest okręt holenderski do zbudowania w stoczni. Jak wiecie, moi drodzy, możemy sobie dokupić 3 etapy w cenie niższej, niż byśmy to robili pojedynczo. I czy warto te 3 etapy kupić, czy lepiej kupić jakiś większy pakiet, czy po prostu wygrindować co się da, bo tam po drodze jest też kontener premium tieru 5, więc robiąc sobie stocznie będziemy mogli zdobyć maksymalnie 2 okręty, czyli D7 czy 7 i D7 Provincien, jakoś tak, no dobra, mniejsza o nazwę. Będziemy mogli zdobyć sobie właśnie ten krążownik plus jakiś okręt premium tieru 5 po drodze. I tak, czy teraz warto za ten okręt sobie tam dopłacić, bo będziemy mogli zrobić chyba 21 z 24 faz, jakoś tak. W każdym razie trzeba będzie trochę dokupić. No i teraz pozostaje nam ocenić sytuację, jak to wygląda z tym okrętem. Jeszcze może zanim zacznę, to dodam jeszcze kilka słów odnośnie sytuacji związanej z moim wyjściem z programu Community Contributorów. Powiem wam, moi drodzy, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jedyna rzecz, która mnie tam trzymała, to było to, że dostawałem okręty premium do nagrywania recenzji. Większością tych okrętów potem już nie grałem, ale jednak mogłem po prostu stworzyć na materiał, na kanał, który wam coś tam podpowiadał, czy kupić dany okręt, czy nie. Wargaming wypuszcza takich okrętów w miesiącu, nie wiem, 3 różnie, czasem 4. I one są dosyć drogie, także ja no nie mam po prostu możliwości pozwolić sobie na zakup takiego zestawu co miesiąc, gdyż po prostu no mam inne wydatki i życie trochę weryfikuje takie zainteresowania związane z hajsem. I tutaj pojawia się drobna prośba do was. Mam profil w serwisie Patronite i gdybyście chcieli, żeby te recenzje się nadal pojawiały w miarę regularnie, to byłbym wam bardzo wdzięczny, gdybyście chcieli na tym Patronite coś tam od siebie dołożyć, jakiś grosik. Jeżeli nie, no po prostu to olejcie temat, a jeżeli chcecie zainteresować tym, żebym nadal te recenzje dla was nagrywał, no to będę wdzięczny za pomoc w takiej formie. Link do tego Patronite'a wam wrzucę w opisie filmu. Mam nadzieję, że dźwięk z gry nie jest za głośny, ale trochę przyciszę może jeszcze. Także tak, był wstęp, była mowa o pieniądzach. Teraz przejdźmy sobie do oceny okrętu. I teraz tak, jeżeli chodzi o okręt premium tieru 8 dostępny w stoczni, to główne parametry to jest zasięg artylerii 16,1 km. Nalot możemy robić kilometrów 13. Mamy tutaj naloty do dyspozycji 3, a nie tak jak okręty drzewkowe na tym tierze. Znaczy no w zasadzie 1, Harlem mamy naloty 2, tutaj mamy 3. I tutaj jako jeden z no dosyć nielicznych okrętów tieru 8 mamy, znaczy mówię oczywiście o krążownikach, mamy tutaj naprawkę. Nie mamy niestety torped, nie mamy hydro, nie mamy rozbicia, no także nasz arsenał jest dosyć ubogi. Biorąc pod uwagę to, że artyleria nasza to jest raptem 8 dział kalibru 152 mm i przeładowuje nam się to dosyć długo, bo w konfiguracji jaką ja wam tutaj prezentuję, to nam się to przeładowuje 6,5 sekundy prawie. Więc no, nie jest to najlepszy wynik, jeżeli chodzi o siłę ognia tego okrętu. Zasięg też pozostawia nieco do życzenia, ale parabola na większych dystansach jest na tyle rozsądna, że część wysepek, które nam staną na drodze lub które staną po naszej stronie, wyspy staną po naszej stronie, tak, dobrze słyszycie, będziemy mogli wykorzystać jako osłonę terenową. Także gameplay nieco podpadający pod Atlantę. I nasz atak lotniczy, tak jak mówiłem, składać się będzie z 12, dobrze ja mówię? Nie, no dobra, mniejsza o to, bo patrzę na statystyki, ale nie chcę tutaj pomieszać. W każdym razie możemy 3 takie naloty zrobić, jeżeli to wszystko przeładujemy. Co więcej, wykrywalność okrętu wynosi z powietrza 7 km, a z powierzchni 9,3. Punkty HP 33800 i to chyba większość parametrów, jakie ten okręt posiada. Nie mam możliwości zmiany doładowania silnika na nic innego, naprawki również nie zmienimy na nic innego. Jeżeli chodzi o kapitana, to ja wam go pokażę na koniec materiału. No i w zasadzie teraz pozostaje nam omówić to, czy ten okręt się nadaje do zakupu, czy warto zainwestować w niego tamte 3000 dublonów, jeżeli byśmy 3,5 chyba, jeżeli byśmy kupowali te 3 fazy naraz. Ja uważam, że ten okręt, no ja lubię lekkie krążowniki, więc też trzeba wziąć na to poprawkę. Ja uważam, że ten okręt to jest taki do radosnego poplumkania sobie tam gdzieś z odpowiedniej pozycji i do prób zrzucania, bo
To już mówiłem niejednokrotnie, 15 sekund od momentu wyznaczenia miejsca zrzutu tych bomb do trafienia w ten punkt to jest kosmiczna ilość czasu, którą można wykorzystać naprawdę na najróżniejsze sposoby, po prostu wyminąć ten wskazany obszar. Więc nieważne, jeżeli wiecie, że samoloty lecą w waszym kierunku, to przestańcie robić to, co robiliście. Płynęliście do tyłu, przestańcie, płynęliście do przodu, przestańcie, płynęliście prosto, skręćcie i takie tam inne. Po prostu ten atak jest bardzo prosto wyminąć, jest on bardzo mocno sytuacyjny. To jest coś tego typu jak torpedy na niemieckich krążownikach. No torpedy są, jest ich sporo, ale zasięg jest 6 km, także jeżeli płyniemy te torpedy wykorzystać, to możemy już z takiego rejsu nie wrócić. I teraz, czy taki okręt warto w porcie mieć? Powiem wam szczerze, że za tą cenę, jaką ten okręt będzie kosztował, to jest okręt, który można sobie sprawić, bo tam te 3,5 tysiąca dublonów, powiedzmy, orientacyjnie, nie pamiętam dokładnie, jaka to jest kwota. To jest premium tieru 8. Czy on jest porównywalny do okrętów tieru 8 na innych krążowników nacji, czy nawet samego drzewkowego Harlema? Powiem szczerze, Harlem jest dla mnie ciekawszym okrętem, no ale ten może zawsze trochę więcej będzie wam zarabiał, w związku z czym trzeba wziąć to też pod uwagę, że zarobki na nim będą nieco lepsze. Jeżeli jako element kolekcji oczywiście warto sobie taki okręt sprawić, ale nie liczcie na to, że ten okręt będzie wam wygrywał bitwy i będzie miał jakiś znaczący wpływ na przebieg tych bitew. To jest po prostu taki sobie okręt, żeby sobie poplunkać, porobić damage, ale osobiście, no wiadomo, mains czy inne tego typu okręty tieru 8 to są premki takie pełnoetatowe, bo płacisz, masz i tyle, a tu trzeba budować. Oczywiście można tą piątkę jeszcze po trasie zdobyć, ale to nie jest okręt, który będzie wam bitwy wygrywał i będzie w tych bitwach grał jakąś tam kluczową rolę. Po prostu to jest okręt wsparcia, który można w miarę sensownie wykorzystać grając w dywizjonie. Jeżeli ktoś nam postawi dym, to korzystając z tego zasięgu 16-1 można sobie troszeczkę postrzelać. Reload też nie powala, bo te 6,5 sekundy to jest, no przy takiej ilości dział to nie jest dużo. Jeszcze nie wspomniałem wam tutaj o jednym dosyć istotnym parametrze. Otóż moi drodzy, pociski ładunkowo burzące mają raptem 6,5% na podpalenie. Oczywiście mam tu zamontowane IFHE, bo bez tego IFHE ten procent wynosiłby już nieco więcej, bo 12%. Także trzeba by się zastanowić, czy wziąć IFHE, czy jakoś inaczej rozdzielić te punkty. Ja mam to IFHE zamontowane na tym okręcie i pokażę wam kapitana na koniec, jak już wspomniałem. Także jeżeli ktoś lubi lekkie krążki, lubi sobie kajtować, to owszem, ja powiem wam, zauważyłem taką prawidłowość, że im bardziej gram właśnie coś w stylu Atago, coś w stylu Prince Eugena na holenderskich krążownikach, to one się lepiej sprawdzają. Bo jak przeciwnik nas goni, to łatwiej jest strzelać do niego w miarę celnie i może nawet te naloty zaczną troszeczkę wchodzić, bo tutaj póki co to moja efektywność w tych nalotach jest bardzo mizerna. I no nie wiem, ten okręt na pewno nie będzie dla wszystkich, to nie jest samograj, który będzie wam tam nie wiadomo co wyczyniał. To jest po prostu taki sobie średniaczek. Gdybym miał go ocenić, to myślę, że 5 na 10, no 5,5, bo ja lubię lekkie krążki, ale tak gdybym miał być obiektywny, to 5 na 10, taki sobie średniaczek, nie, mający niezbyt dużo wad, ale też niezbyt dużo zalet, w związku z czym to tak się równoważy. Można by rzec, że dobrze zbalansowany okręt, ale za pieniążki oczekiwalibyśmy w zasadzie tegoś innego. Oczywiście ten okręt pewnie będzie można kupić, czy już można nawet kupić w sklepie premium od razu. Nie trzeba go budować w stoczni, chyba. Nie zaglądałem. Ale tutaj próba zrzutu, przeciwnik przyspiesza, nic nie trafia. Także 15 sekund to jest kolosalna ilość czasu. Ale wydaje mi się, że takiego sobie wesołego plumkacza można sobie za te 3,5 tysiąca dublonów sprawić. To nie jest aż chyba aż tak drogo, bo nie pamiętam ile w tym momencie... O, tu kursor się wyświetla. Nie pamiętam ile w tym momencie kosztują dublony. Czy to jest coś około 25 czy 30 zł za 2,5 tysiąca, także no za premkę 8 tieru to nie jest jakaś wygórowana cena. Jeżeli ktoś gra, to sobie tą premeczkę pewnie i tak wbije. Także warto kupić te 3 etapy, żeby taki okręt sobie sprawić, ale nie jest to jakaś tam urywająca dupę jednostka. Ja bym no na przykład z Arcanage'em go nie porównywał, czy z Odynem, bo tamte okręty są dużo bardziej uniwersalne i dużo bardziej mogą w bitwie namieszać, a ten to po prostu tam sobie gdzieś z drugiej linii będzie radośnie klepał damage i próbował popalić trochę przeciwnika. I jak już mówiłem, ocena okrętu to jest 5 na 10, średniaczek, bez jakichś tam fajerwerków. I jeszcze pozostaje nam obejrzeć te kilka minut bitwy, bo to już raczej długo to nie potrwa.
mimo że sytuacja w walce jest dosyć wyrównana. I pokażę wam na koniec jeszcze kapitana i ulepszenia, jakie mam tu pomontowane, żebyście mogli sobie w razie czego, gdybyście już ten okręt zdobyli, mogli sobie coś podejrzeć. Oczywiście to jest moja propozycja, ja tak gram, bo no jak wiecie, lubię lekkie krążki, na tych lekkich krążkach się w miarę sensownie odnajduję. I u mnie w takim gameplayu, jaki tutaj stosuję, to się sprawdza ten zestaw. Ostatnio, jak już wam mówiłem w poprzednim którymś tam materiale, zakochałem się w tym montowaniu ulepszenia do napędu, które pozwala mi szybciej osiągać prędkość maksymalną. Bardzo fajnie się unika ognia przeciwnika, hamując, przyspieszając, skręcając, może już nie tak bardzo, ale zabawa prędkością naprawdę potrafi sporo namieszać, jeżeli chodzi o jakichś tam przeciwników, którzy za bardzo trafić nas nie potrafią. W związku z czym też montowanie tego bym wam polecał. Dobrze mieć informacje o temat tego, ile okrętów do nas celuje i ile są w naszym kierunku pociski. Także albo jedno, albo drugie, albo nawet naraz obydwie rzeczy. No i powiem wam szczerze, że z tym modem, z tym ulepszeniem do silnika to się naprawdę fajnie sprawdza. I tak jak wspomniałem, to jest okręt albo do grania takiego przywyspowego, albo do odpływania od przeciwnika i kajtowania. Spójrzcie, jak ogromne wyprzedzenia trzeba brać, żeby mieć nadzieję, że ten okręt nam wpłynie w ten nasz obszar zrzutu. Tutaj nie wiadomo, czy to atako chce skręcić, czy jednak odbije od tej wyspy, a ja liczyłem, że tutaj ono odbije, ale już zabrakło mi zasięgu i chyba zrezygnowałem z tego zrzutu. Będę dopiero tutaj próbował coś bombardować, jak będzie mi tu z pancerników wychodzić od C coś. O, skończyło się atako. No i to w zasadzie wszystko, co można by na temat tego okrętu tutaj powiedzieć. No, nie ma tutaj nic, co by jakoś szczególnie urzekało w rozgrywce. Nie jest ani jakoś bardzo szybko strzelny, ani jakoś bardzo dobrze nie pali, ani nie ma hydro, ani nie ma boosta do reloadu głównej artylerii, ani nie ma torped. No, tyle, że ma naprawkę na 8 tierze. No to ma naprawkę do naprawdę niewiele krążowników na tym poziomie. Co tam mamy? Edynburga, Atago, Prince Eugena. Nie pamiętam, czy Harlem ma, ale wydaje mi się, że ma naprawkę Harlem. Jako chyba drugi drzewkowy okręt. Także tutaj można się nad tym zastanowić jeszcze. No ale wydaje mi się, że przy tym zasięgu i tej szybkostrzelności... O, spójrzcie, możemy sobie zrobić trzy takie naloty. Ciężka decyzja, gdzie zrzucić. No ale zrzut się okazał już raczej daremny, bo właśnie w tym momencie kozak... To kozak, nie Lightning, zostaje... A nie, dobiłem, sorry, dobiłem go. I to w zasadzie w tym... Może ja trochę ten materiał przyspieszę już teraz. Dawno takich materiałów nie nagrywałem, powiem wam szczerze, że ostatnio rozpętała się taka ładna gównoburza w związku z tym, że Wargaming nie szanuje community kontrybutorów, nie szanuje pracy osoby, która naprawdę te recenzje robiła bardzo rzetelnie i bardzo profesjonalnie i... No, wątpię, czy będzie jakaś reakcja z tej strony Wargamingu na to, co się właściwie dzieje. Właśnie się dzieje, czyli tego masowego wyjścia z tego programu, ale no miejmy nadzieję, że może coś to da. No widzicie, gdybym nie miał wsparcia, nie miał spota, nie miał może dymu od sojusznika, który akurat w tej bitwie nie miałem, to ten okręt raczej do walki 1 na 1 się nie nadaje, bo ktoś podpłynie blisko, nas torpeduje. A jeżeli my płyniemy do kogoś tak, że będziemy jego pociski rykoszetować, no to niestety mamy do dyspozycji tylko 4 rury z przodu. A próba użycia wszystkich naszych dział pewnie skończy się dosyć solidnym cytadelowaniem, także no ja bym się tutaj tym okrętem za bardzo do przodu nie pchał. To jest taki właśnie okręt do gry na drugiej linii, jako wsparcie, gdzieś tam okręt z dymu zza wyspy. I to tyle. To nie jest okręt, który będzie o losach bitwy nam decydował. Tutaj spójrzcie, płynie sobie Kansas, czyli dosyć powolny cel, który co prawda ma przyzwoity promień skrętu i może nam szybko kurs zmienić, ale jest bardzo wolny i wolno przyspiesza, więc no może się uda, ale spójrzcie, tutaj coś trafi z tego nalotu? No może nawet i trafi. I... O, grubo. 4 bomby weszły za 20 z pożarem, który został naprawiony. Także no, średniaczek. Można sobie te 3500 dublonów zainwestować, ale nie oczekujcie po nim nie wiadomo czego. To jest taki sobie po prostu okręt do postrzelania bezstresowego, żeby tak raczej za dużo w bitwie nie namieszać. Czyli po prostu jesteśmy, ale nasza obecność za bardzo na losy bitwy nie wpływa. Tutaj taranowanko będzie odchodziło. No spójrzcie, teraz Kansas mi wypływa z obszaru zrzutu. Ta
tranowanko. Tak, i to jest koniec bitwy. O, i ja tutaj mam dla Was przygotowanego jeszcze kapitana. Wygląda on następująco, czyli obrót dział, zmiana pocisków załadowanych, ostatni bastion, cel priorytetowy, ekspert wyburzania, czy tam pirotechnik, jak to się tam teraz nazywa, adrenalinka, nadzorca, IWHE i kamuflaż. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to wygląda to następująco. Czyli tak jak Wam mówiłem o tym modzie na skrócenie czasu osiągnięcia prędkości maksymalnej, kamuflaż, obrót wież, zapobieganie pożarom i przeżywalność głównej artylerii, no bo nic w sumie innego nie mamy za bardzo. Jak zostaniemy bez artylerii z samymi nalotami, to raczej damage'u nie natrzaskamy. Także 5 na 10 można sobie zrobić, bo prawie za darmo. 3,5 tysiąca, no to jak macie wszystkie piątki, premki, to Wam się zwróci i wtedy można sobie taki okręt sprawić. Ale no nie jest to pozycja obowiązkowa, jest to okręt taki no średni, jeżeli chodzi o możliwości. I w tym materiale to wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.